Majka Groman, witam w ostatnim w tym roku studiu. Sejmik grudzień skłania do podsumowań i my się o te podsumowania dziś pokusimy. To także czas stawiania wyzwań na kolejnych 12 miesięcy, a przed Polską i Polakami kolejny wyborczy rok. Wybory samorządowe w kwietniu, a europejskie w czerwcu. Moimi gośćmi są Piotr Karwan, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska. Witamy. Dzień dobry. Oraz pan Dariusz Stasiak, Koalicja Samorządowa. Witam serdecznie. Od oceny i podsumowań roku 2023 zaczniemy. Co dla państwa było w nim najważniejsze? Co było najistotniejsze dla Dolnoślązaków i Dolnego Śląska? Zaczynamy od największego klubu w Sejmiku. Piotr Karwan, Prawo i Sprawiedliwość. To był rok obfity w różne wydarzenia, ale chyba najważniejszym takim wydarzeniem było to, że Sejmik funkcjonuje bez jakichś perturbacji, co zapowiadano nam już od kilku lat. Dla mnie osobiście takim największym sukcesem było rozpoczęcie budowy szpitala onkologicznego, na który Dolnoślązacy czekali od kilku dekad. Również takim osobistym sukcesem było podpisanie umowy na przywrócenie połączenia kolejowego, które odzyskała po latach Złotoryja, jak i wiele innych projektów związanych z koleją, bo nie jest tajemnicą, że na Dolnym Śląsku realizujemy taki niespotykany na skalę Polski program przywracania połączeń kolejowych. Również wiele projektów infrastrukturalnych, oprócz tych kolejowych, budowa dróg lokalnych, jak i no jeszcze dla mnie takim, jeszcze przepraszam, nie wspomniałem, to jest też Centrum Sportu Polana Jakuszycka, to jest obiekt, z którego no wszyscy Dolnoślązacy mogą być dumni, bo to jest najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie. Osobiście uważam, że to był dobry rok, który kończymy z Ale Polana, przepraszam, Polana Jakuszycka chyba rok 2022. 22, ale ona w tym roku rozpoczęła, że tak powiem, już takie swoje działanie polegające na realizacji tych różnych eventów sportowych. Ważne niewątpliwie jest to, jak kończymy ten rok, jak wchodzimy w nowy rok, a wchodzimy z budżetem, rekordowym budżetem, prawie 3 miliardy złotych na 2024 rok. Jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, będzie odbywać się głosowanie nad tym budżetem. W tym budżecie zaplanowano kontynuację tych wszystkich dobrych działań realizowanych przez naszą 5-letnią kadencję. I wierzę, że każdy tutaj z przedstawicieli w Sejmiku, każdy radny ma jakiś projekt cenny dla jego okręgu, dla jego regionu, za którym podniesie rękę. Wierzę w to głęboko i mam nadzieję, że ten taki spokój, tą systematykę działania samorządu będziemy kontynuować do wyborów i w tych wyborach z kolei Dolnoślązacy rozstrzygną, którym kierunku chcieliby poprowadzić Dolny Śląsk. Czy będą chcieli utrzymania tego, co przez 5 lat się sprawdziło, czy będą chcieli spróbować jakichś innych rozwiązań. No tutaj już tą decyzję podejmą sami mieszkańcy Dolnego Śląska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas na największy opozycyjny klub. Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska. Z zainteresowaniem wysłuchałem pana przewodniczącego Karwana. Tak po ludzku go lubię, ale też współczuję, bo to dzisiaj dzień i ten tydzień końca PiS. Wszyscy czekają na zmianę w Polsce, zmianę, która uruchomi też zmiany na Dolnym Śląsku. To niewątpliwe. Ale jak przysłuchałem się tej wypowiedzi pana przewodniczącego, to miałem wrażenie, że albo pan przewodniczący żyje w innej rzeczywistości, albo próbuje nas wszystkich wprowadzić w błąd, by nie powiedzieć okłamać. Otóż w Sejmiku nie ma żadnej stabilizacji po stronie rządzącej koalicji, bo ta rządząca koalicja w tym roku utraciła na trwałe większość, nie uzyskała wotum zaufania oraz absolutorium. To są fakty. Przez kilka miesięcy nie była w stanie uchwalić budżetu, zmian do budżetu. Dopiero zachowanie opozycji odpowiedzialne, która w formule trzech klubów rozpoczęła
rozmowy z marszałkiem Przybylskim, pomijając PiS, to prawda, spowodowało, że ten budżet został uchwalony, jego zmiany. Idąc dalej, nie trwa żadna budowa szpitala onkologicznego. Wszystkich mieszkańców Wrocławia zapraszam na Łąkę, znajdującą się naprzeciwko wybudowanego przez koalicję Platformy Obywatelskiej PSL-u szpitala nowego wojewódzkiego. Tam nie trwa żadna budowa, więc to jest fake, który jest rozpowszechniany od 5 lat. Ta koalicja nie była w stanie przez 5 lat rozpocząć tej budowy. Nie zostało przywrócone żadne połączenie kolejowe do Złotoryi. Być może zostały jakieś dokumenty podpisane, ale żadne połączenie kolejowe do Złotoryi nie zostało przywrócone. Idąc dalej, nie mamy budżetu rekordowego, bo on być może zostanie uchwalony, ale nie został uchwalony, bo ostatnie chociażby posiedzenie Komisji Budżetu w miniony piątek pokazuje, że ze strony marszałka Przybylskiego nie ma żadnej refleksji i wszystkie poprawki, może poza jedną dotyczącą GOPR-u w Szklarskiej Porębie, zostały odrzucone przez znajdującą się wtedy na sali większość komisyjną koalicji PiS bezpartyjny. Rzeczywiście ten rok pokazuje też, że trwa koalicja bezpartyjnych i PiS-u. Wyborcy chcą, aby ta koalicja została rozliczona w przyszłym roku. Dlatego żadnych zmian koalicji, zastępowania PiS-u przez koalicję obywatelską, rozgrzeszania bezpartyjnych samorządowców nie będzie. To czas także podsumowań tego pięciolecia. Ten rok pokazał w werdykcie wyborców na Dolnym Śląsku, że to rozliczenie tej koalicji jest bardzo negatywne. Na ugrupowanie demokratycznej opozycji padło ponad 1 milion głosów na Dolnym Śląsku w wyborach parlamentarnych, na PiS nieco mniej niż 500 tysięcy, a na bezpartyjnych samorządowców 44 tysiące. Już sam fakt pokazuje, że ta koalicja została odrzucona przez wyborców i akt tej zmiany, tego ostatecznego odejścia w niepamięć tej nieskutecznej, źle prowadzącej sprawy Dolnego Śląska koalicji nastąpi w kwietniu podczas wyborów samorządowych. Dziś, tak jak wspomniałem na początku, ważny dzień zmiany rządu, wybór premiera Tuska, wybór nowego rządu i też zmiana sposobu prowadzenia polityki w Polsce, ale także na Dolnym Śląsku. Rozmowa z obywatelami, wsłuchiwanie się w ich głos, realizowanie obietnic wyborczych i skuteczna współpraca z Unią Europejską. Skuteczna o tyle, że uruchomimy w ten sposób środki z KPO, których notabene w budżecie województwa na rok 2024 brakuje. Fundusze europejskie ruszą, no i zaczną się duże inwestycje infrastrukturalne także na Dolnym Śląsku. A sfera społeczna to poszanowanie praw kobiet, praw obywatelskich, przywrócenie mediów publicznych. Można by wymieniać, ale to wszystko przed nami. Koniec PiS nastąpi. To moje drugie pytanie było, co się wydarzy w 2024 roku, ale taka pewność pana przewodniczącego trochę mnie zastanawia, bo chyba jest pan politologiem, podobnie jak ja z wykształcenia. Nie, nie, prawnikiem. Prawnikiem, przepraszam, gdzieś tam źle wyczytałam. Jest pan pewny, że ten wynik wyborów parlamentarnych przełoży się na samorządowe? To zupełnie różne wybory, panie przewodniczący. A pan już dziś mówi, pan już dziś rozdaje mandaty. Wyborcy jasno pokazali 15 października, że odrzucają PiS, odrzucają także bezpartyjnych samorządowców. Te 44 tysiące głosów i 2% głosów dla tego ugrupowania na Dolnym Śląsku jest nie tylko kompromitujące, ale tylko także pokazuje, że ten sposób prowadzenia polityki przez ostatnie 5 lat, ale głównie, i nie dotyczy to personaliów, tylko jednak decyzji politycznej związania się z PiS-em i stworzenia z siebie de facto przystawki PiS-u i pomocników Kaczyńskiego. To są słowa Donalda Tuska, które w procesie wyborczym wytoczonym przewodniczącemu Platformy przez bezpartyjnych samorządowców sąd podtrzymał. Wyborcy to zobaczyli. Zobaczyli to nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w całej Polsce. Ja nie kwestionuję demokratycznego prawa do wyboru partnerów koalicyjnych, także przez ugrupowanie partii bezpartyjnych samorządowców. Tyle, że wyborcy
odrzucili model współpracy pomiędzy PiS-em. I Ale dlatego panie bezpartyjni. przewodniczący, ale PiS nie szedł w koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami. Ale rządzi na Dolnym Śląsku. Rządzi na Dolnym Śląsku, a i w Lubuskiem wyborcy. rządzi z Platformą Obywatelską, bezpartyjni rządzą. Przykro mi, ale to nieprawda, bo nie ma klubu bezpartyjnych Dobrze, samorządowców na panie przewodniczący, sejmiku lubuskim, ja a jestem więc ten argument nie jest niezmiernie. prawdziwy. Niezmiernie ciekawa, ale to akurat sprawdzimy bardzo dokładnie, jakie preferencje wyborcze mają Dolnoślązacy w wyborach samorządowych już w kwietniu. Tu już nie będzie. Mamy też sondaże już, które są po wyborach A nie realizowane na widziałam Dolnym jeszcze. Śląsku. Bardzo proszę się w takim razie zapoznać. Koalicja samorządowa, pan Dariusz Stasiak. No, chyba optymistycznie, chyba realnie, czy realistycznie, jeżeli chodzi o ocenę Marka Łapińskiego, w szczególności wobec przeszłości, czyli roku 23, no i właściwie całej kadencji. To pytanie, pani redaktor, w pewnym sensie w pani ustach retorycznie zabrzmiało, czy można przenosić wynik wyborów parlamentarnych w prosty sposób na wynik wyborów samorządowych. Nie można. Natomiast jedno, co można powiedzieć o wyniku wyborów parlamentarnych, zarówno jeżeli chodzi o PiS, a w szczególności o bezpartyjnych samorządowców, to, że nie udało się tym grupom politycznym zwrócić jakiejś szczególnej uwagi na politykę realizowaną przez tą koalicję na Dolnym Śląsku, bo gdyby tak było, to ten wynik, szczególnie wobec zapowiedzi, które słyszeliśmy, szczególnie ze strony bezpartyjnych samorządowców, byłby zdecydowanie lepszy, a dodam, że każdy 1%, każde 0,5% dodane do tego wyniku byłoby wartością w pewnym sensie wobec tego, co udało im się osiągnąć, wartością rewolucyjną, bo to ledwie 2,8 w skali Dolnego Śląska, nie najlepsze wyniki w mateczniku, czyli w samym Lubinie. Sytuacja z liderem, czyli Robertem Raczyńskim, który w ostatnich godzinach przed rozpoczęciem wyborów wycofał się z nich. No, wszystko to wskazuje na to, iż i mi się wydaje, że trzeba to wreszcie dosyć wyraźnie powiedzieć, że bezpartyjni samorządowcy na Dolnym Śląsku ponoszą, i to już właściwie jedyne miejsce, gdzie oni jeszcze są, ponoszą radykalną porażkę. I tak w istocie rzeczy oceniają realizowaną przez nich politykę wyborcy różnych środowisk, dlatego że bezpartyjni samorządowcy jeszcze parę lat temu, kiedy wspólnie wówczas startowaliśmy w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zaciągali ten elektorat właśnie z różnych grup społecznych, z różnych grup politycznych. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że w tej chwili jakby ten sposób działania, oddziaływania na opinię publiczną, jeżeli się nie skończył, to bardzo się skurczył. A wracając do konkretów, do roku 23 i chyba do oceny tej kadencji jako całości, to trzeba sobie, w mojej perspektywie to się dzieli wyraźnie na dwa okresy. No to jest ten, kiedy pierwsze 2 lata, więc wczoraj jeszcze razem współpracowaliśmy w tym środowisku bezpartyjnych samorządowców. To było przygotowanie planów, budowanie bazy do dalszych działań, które powinny zaowocować no, zdecydowanie bardziej spektakularnymi owocami w tych kolejnych 3 latach, ale tak się nie stało. Jeżeli spojrzymy na politykę kolejową, tak szeroko rozumianą politykę kolejową, to oczywiście coś się dzieje, ale bez wątpienia to nie jest przełom, który można by było nazwać kopernikańskim. W tym zakresie tych linii kolejowych odtworzono na dzień dzisiejszy ledwie kilkanaście kilometrów i o ile ten proces, że tak powiem, nabiera pewnego rozpędu, przynajmniej w zapowiedziach, no to właśnie tak jest, jak mówię. No, przełomu jakiegoś szczególnego w tej dziedzinie nie ma. No, szpital onkologiczny, wydawałoby się, że to jest ta sfera działań samorządu województwa, na którą należało postawić wszystkie pieniądze i skoncentrować wszelkie możliwe środki, aby jak najszybciej uzyskano efekt realizacji tego przedsięwzięcia. Kończy się właśnie 5 lat. My nie mamy projektu i jeszcze daleko do tego, abyśmy go
uzyskali, bo to prawie rok jeszcze, zdaje się, musi minąć, nim ten projekt się wyłoni, a dopiero wówczas rozpoczną się przygotowania do procedury przetargowej. Zapewne będzie ona złożona, skomplikowana. Teraz, panie Dariuszu, bardzo proszę o zwięzłość wypowiedzi, bo został... Kolejnych wiele miesięcy, nim jakiekolwiek prace się rozpoczną, a później minie 4, może 5 lat, nim ten proces realizacji się dokończy. Takich dziedzin, które w istocie rzeczy można by określić jako porażkę tego samorządu pod kierownictwem marszałka Przybylskiego i bezpartyjnych samorządowców, jest oczywiście dużo, dużo więcej. Polityka w zakresie spółek województwa, to co ostatnio usłyszeliśmy podczas jednej z komisji budżetowej, że w tym roku dokapitalizowano spółki, czyli krótko rzecz ujmując, dano im pieniądze na przeżycie, bo w takich kategoriach należy to dokapitalizowanie samorządu województwa traktować, to 118 milionów złotych. O ile ja dobrze pamiętam, kiedy 5 lat temu zaczynaliśmy tę kadencję, rocznie dopłacaliśmy do tych spółek 20-25 milionów, ale jak się spojrzy na politykę kadrową realizowaną w tych spółkach, no to właściwie wszystko staje się jasne, dokłada się po to, aby swoi mogli całkiem nieźle funkcjonować. Co więcej, dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa, biorąc pod uwagę w szczególności listy wpłat na Komitet Wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców w minionych wyborach parlamentarnych, widać wyraźnie, czemu ta polityka ma służyć, bo to prezesi i pierwszoplanowi pracownicy tych spółek wpłacali największe kwoty właśnie na ten komitet wyborczy. A więc taki mały Orlen BIS, czy polityka wobec spółek BIS realizowana w skali ogólnokrajowej przez Prawo i Sprawiedliwość. W mojej ocenie brzmią Panie porażką. Dariuszu, trzykrotnie przekroczony czas wypowiedzi. Nie wspomniałam na początku, ale 2 minuty to jest, rozumiem, że cztery, ale mówi pan sześć. Sama pani redaktor widzi, ile można mówić o porażkach zarządu Jako bezpartyjnego. Dolnoślązaczka jestem przerażona faktem, że nic dobrego przez ten rok, w 2023 roku, nie wydarzyło się oprócz porażki bezpartyjnych samorządów. Ja tylko przypomnę jeszcze, pani redaktor. Tylko jeszcze jedną rzecz. Panie redaktor, może, bo nie starczy jak czasu. Harmonijnie pracuje, jak harmonijnie pracuje sejmik, ja się tutaj odwołuję do słów wypowiedzianych przez pana radnego Karnala. Najlepszym dowodem na to jest plan pracy tego sejmiku, czyli 6 czy 7 sesji w ciągu roku 2023. I to rzeczywiście. O tym mówiliśmy przed tygodniem, mówiliśmy już o tym. Więcej, tak? Pan przewodniczący Łapiński coś dodawał? Ja dodawałem, tak, oczywiście mógłbym jeszcze rozszerzyć listę porażek, ale było coś dobrego, pani redaktor, w tym roku. No, 15 października i wybory. A jasne. Pani redaktor stawia tezę, że one się nie przełożą na wybory samorządowe, ja a ja uważam, że ja nie stawiam, przede ja wszystkim... pytam. Pani redaktor, pani jest politologiem, ja prawnikiem, więc proszę zwrócić uwagę na to, że stała się rzecz dość poważna, już abstrahując od takich personalnych czy też animozji wynikających z jakiejś takiej sejmikowej arytmetyki. Otóż sukces 2018 roku, dlaczego powstała ta koalicja, to było to, że PiS miał koalicjanta, czyli bezpartyjnych samorządowców. Otóż w tym roku, w trakcie wyborów parlamentarnych, de facto po stronie opozycji powstała trzecia droga, czyli koalicja Polski 2050, Szymona Hołowni i PSL-u, i de facto faktycznie ta koalicja wchodzi mocno także w wybory samorządowe. Rzeczywiście nie będziemy dzisiaj rozstrzygać, jakie powstaną koalicje po wyborach samorządowych w kwietniu, ale można przypuszczać, że blok Koalicji Demokratycznej, tych ugrupowań, które utworzą rząd Donalda Tuska, będzie tym pierwszym wyborem partnerów, a więc coś jednak w polityce się zmieniło i to znacznie. Osłabli bezpartyjni samorządowcy, osłabł PiS, Platforma Obywatelska, koalicja utrzymała swoją pozycję i ją wzmocniła i powstała silna trzecia droga i odbudowała się lewica. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Piotr Karwan.
Dobrze Ja widział? chciałem odnieść się po kolei do tego, co Ale powiedział 2 Dariusz minuty, Stasiak. mierzę czas. Mierzę czas, dobrze? Tylko krótko, bo pan Dariusz Stasiak powiedział, że w przypadku szpitala onkologicznego będą jeszcze jakieś przetargi. Panie radny, chciałem zwrócić uwagę, że mamy podpisaną umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj, wybuduj. Wykonawca w przeciągu 5 lat ma oddać do użytkowania ten szpital. Także nieprawdą jest to, co pan przed chwilą powiedział. I nieprawdą jest też to, co pan powiedział, że jakaś tam została podpisana umowa na rewitalizację kolei do Złotoryi. Została podpisana umowa również z prawdziwym wykonawcą i ta kolej do Złotoryi w przeciągu 3 lat powstanie, jeżeli oczywiście nikt Ale jej nie tak nie powstała, zepsuje. panie przewodniczący. Ale nie powstała. Nie powstała, przez kilka dekad nie powstawała. Jeszcze raz powtarzam, że podpisano Proszę nie umowę. przesadzać. To proszę sobie to poczytać jako zasługi również pana partii, że nie powstała. A ja jeszcze raz Co pan chciałem powtórzyć, opowiada? My że rozpoczęliśmy umowa jest. projekt kolejowy na Dolnym Śląsku. Ja nie przeszkadzałem nikomu z panów, także tu chciałem powtórzyć Panie jeszcze raz, redaktorze, że ale formuła została odwotem podpisana. Panie jest redaktor, taka ja sobie naprawdę, w dobrze, ja rodzaju przestanę mówić, programu. bo pan Panie Dariusz Dariuszu, Stasiak. nie no zachowajmy. Jest No. jeden przedstawiciel rządzącej koalicji, panów jest dwóch. Pan trzykrotnie przekroczył czas, który miał pan na Jak mi wypowiedź i mówi teraz pana przeszkadza pan formuła, jeszcze. ale ja Jaką się nie formułę? To wtrącę. nie jest najlepsza Dobrze, formuła, panie natomiast. Stasiak, proszę się wypowiedzieć w takim razie. 3 razy pan zmieniał nazwę Panie swojego klubu. Dariuszu. Proszę się wypowiadać do woli w takim Panie razie. Piotrze, minuta dla pana jeszcze. Bardzo Znaczy, ja, proszę. panie redaktor, ja dziękuję. Nie będę się już wypowiadał. Ja powiedziałem, wskazałem na nieprawdy wskazane przez obydwu panów. Dobrze, dziękuję bardzo. Panowie, wyzwania 2024 roku dla Dolnoślązaków, dla Dolnego Śląska. Co panowie uważają, że najważniejszego powinno się tu u nas wydarzyć? Zacznijmy od pana Piotra Karwana, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę i mierzę czas. Ja uważam, że przede wszystkim na Dolnym Śląsku powinien być kontynuowana linia, która prowadzi do wzmocnienia infrastruktury transportowej, bo dzięki temu województwo rozwija się równomiernie, bo zapewnienie dostępu poprzez kolej z każdego miejsca Dolnego Śląska do stolicy Dolnego Śląska, czy to do wysoko uprzemysłowionego Zagłębia Miedziowego, daje gwarancję na to, ażeby ludzie mieli dostęp do dobrze płatnych miejsc pracy. Z drugiej strony te połączenia rozwijają turystykę. W naszym regionie mamy akurat naprawdę bardzo dobrze rozwiniętą bazę turystyczną. Także uważam, że to jest taki pierwszy priorytet, który powinien być kontynuowany. W tej kadencji udało nam się przejąć sporo linii kolejowych od Skarbu Państwa, także mamy tutaj potężną bazę do dalszych działań. Również uruchomiliśmy szereg projektów, chociażby z programu Kolej Plus uruchomiono 3 inwestycje, które się toczą. Jak to w projektach inwestycyjnych, te procesy są, jak wszyscy sobie doskonale z tego zdajemy sprawę, one trwają, ale my jesteśmy naprawdę już w dobrym momencie na to, żeby w przyszłej kadencji te linie po kolei nowe uruchamiać. Tak samo zakończenie budowy szpitala onkologicznego. Tutaj to też jest ważne, bo też od kilku dekad nikt nie był w stanie unieść tego trudu. Nam się udało w przeciągu 5 lat pozyskać działkę, pozyskać 1 mld złotych dofinansowania, przyszykować program funkcjonalno-użytkowy, wybrać wykonawcę. Także uważamy, że zdrowie, transport to są kierunki, które przede wszystkim powinny być w dalszym ciągu rozwijane na Dolnym Śląsku. Dlatego uważam, że wyborcy powinni wybrać ludzi, którzy będą gwarantować realizację tych wszystkich programów, bo doskonale już chociażby te ostatnie wybory parlamentarne Czas pokazują, dobiega że końca. Dziękuję. wygra. Dziękuję. Pan Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska. 2024 niewątpliwie będzie końcem propagandy, którą uprawnia PiS w skali kraju, w skali Dolnego Śląska i bezpartyjni samorządowcy. Ta propaganda finansowana ze środków publicznych się na pewno zakończy. Tego oczekują wyborcy i my mamy takie jakby formułowane do nas postulaty i niewątpliwie z nich się wywiążemy. Jak ta propaganda się objawia? No chociażby w tym programie, pani redaktor, słyszymy, że ośrodek w Jakuszycach to jest najnowocześniejszy ośrodek w Europie. To jest hotel.
Trudno mówić o zwykłym hotelu klasy kilku gwiazdek, że to jest najnowocześniejszy obiekt w Europie. Tam ciągle do sejmiku zgłaszane są postulaty, wezwania, czy projekty, czy też prośby, aby go dokapitalizować. Proszę sobie wyobrazić, opinia publiczna o tym nie dyskutuje, ale w projekcie budżetu na rok 2024 PiS i bezpartyjni chcą około 60 milionów dodatkowych na ten obiekt, żeby on w ogóle mógł funkcjonować. Tam są potrzebne kolejne inwestycje w gospodarkę ściekową, w infrastrukturę sportową. Ta spółka wygenerowała ponad 20 milionów straty w roku 2022. I aby nie została postawiona w stan bankructwa, sejmik ją dokapitalizowywał kilka razy wieloma dziesiątkami milionów w tym roku. Co się stanie w przyszłym roku? Niewątpliwie musimy ocenić sposób realizacji budowy nowego szpitala onkologicznego. My będziemy go kontynuować, bo już pokazaliśmy, że potrafimy budować szpitale, duże szpitale, tak jak nowy szpital wojewódzki we Wrocławiu, szpital imienia Marciniaka. To nieprawda, że nic się nie działo. Panie przewodniczący, czas dobiega Przyspieszymy końca. rewitalizację, tak, 8 sekund. przyspieszymy rewitalizację kolei, ale przede wszystkim wprowadzimy Związek Metropolitalny, który będzie dodatkowym organizatorem ruchu pasażerskiego na terenie aglomeracji wrocławskiej. Porozumiemy się z Wrocławiem w sprawie biletu aglomeracyjnego, tak aby honorowane Urban Card w pociągach regionalnych na terenie Wrocławia powrócił. Mamy na to stosowne poprawki kolejowe. Nie będzie na pewno takich inwestycji, jak choćby linia 285, która przecinając Wrocław nie zakładała Dziękuję. bezkolizyjnych skrzyżowań. Muszę skończyć, panie doktor. Proszę mi dać 30 sekund. Bezkolizyjnych skrzyżowań i wiaduktów. Taka inwestycja jest potrzebna, a realizowana, ale musi być realizowana w sposób zgodny ze współczesnymi wymaganiami, a więc wiadukty, a więc bezkolizyjne skrzyżowania, a nie dodatkowe zakorkowanie południa Wrocławia. Nic na siłę, ale z głową, rozsądkiem, wykorzystując fundusze europejskie i KPO. Dziękuję bardzo. Dariusz Stasiak, Koalicja Samorządowa. To od porażki poczynając, no jedną z większych porażek tego zarządu jest niedoprowadzenie do Ale końca. miały być, panie Ale sekundę, ale przewodniczący, sekundę. wyzwania. Pan przewodniczący nie ma planów. Pan Pani przewodniczący nie Seryna, ma planów po nie prostu. tracimy czas. A pan Same radny Karwan porażki. swoje wycieczki osobiste, szczególnie po swoim wyniku wyborczym, który próbował opierać na polityce właśnie sejmikowej, powinien trochę powstrzymać. To jest porażka, która z jednej strony obrazuje skalę niekompetencji tego zarządu, a mianowicie wschodnia obwodnica Wrocławia. Przez 5 lat nie udało się uzyskać dokumentacji umożliwiającej realizację. I pamiętajmy, że to była koalicja BS, Tego tak, i grudnia tu dostali pozwolenie. za infrastrukturę odpowiadał Tymoteusz Myrda i PiSu, gdzie wojewoda dolnośląski był tym, który miał wydać decyzję z RIT. Do dnia dzisiejszego, z tego co kojarzę, takiej sytuacji nie ma. Jest, Krótko jest. mówiąc, Panie szeroko przewodniczący, pojęte, jest. jest już? Panie No to jest, przewodniczący, tak? jest pozwolenie 6 grudnia wydane z RID został. No ale mamy akurat, to jest już czas po rozpoczęciu 5 lat temu tej kadencji, czyli czysty przypadek, że weszliśmy w ten dodatkowy okres, powoduje, że decyzja jest. No dzięki Bogu, mam nadzieję, że następne władze województwa zdecydowanie sprawniej będą realizowały to przedsięwzięcie, bo ta obwodnica bez tego odcinka w gruncie rzeczy jest dysfunkcjonalna. I tak jest z wieloma procesami inwestycyjnymi, ze szpitalem jest bardzo podobnie. Ja myślę, że pan radny Karwan chwyci się za głowę w momencie, kiedy ta dokumentacja projektowa się wyłoni i stanie właśnie pytanie wówczas bardzo poważne, czy ten wykonawca z roszczeniami, które przedłoży w zakresie różnego rodzaju robót dodatkowych, kosztów dodatkowych, będzie w stanie w ogóle kontynuować tą inwestycję w oparciu o procedurę przetargową, która rzeczywiście jest już zrealizowana. Ja myślę, że będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową rzeczywistością. Trzeba bezwzględnie w tej nowej kadencji to rozpocząć od razu, bo jeżeli tego nowa ekipa rządząca Dolnym Śląskiem nie rozpocznie, to wejdzie w te same buty i tych dokapitalizowań będzie tylko więcej. Proszę Państwa, w nowym budżecie województwa do dwóch spółek, Stawów Mielskich i Depinu, a konkretnie Polany Jakuszyckiej, przewidziano 70 milionów dopłaty w przyszłym roku. Jeżeli dodamy kolejne spółki, to już będzie nie 118, 120, ale 150, może 200 milionów.
po to, aby utrzymywać tak zwanych swoich. To jest element polityki, który skręcił zupełnie na manowce, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Tych spółek jest masa, część z nich jest w ogóle niepotrzebnych, część należałoby połączyć, ograniczyć ilość członków rad nadzorczych, czasami również zarządów. Ja jednemu z dyrektorów odpowiadających za tą sferę właścicielską zadałem ostatnio na komisji budżetowej, o ile dobrze pamiętam, o rozwoju regionalnego, czy mógłby powiedzieć, czy którykolwiek proces naboru czy to członków zarządu, czy członków rad nadzorczych odegrał się w kontekście no, tego, czego byśmy oczekiwali, a mianowicie procedur konkursowych. I to było no, wręcz ironiczne w pewnym sensie, aczkolwiek odpowiedź była prawdziwa, zaczął mówić, że przypomina sobie coś, że ostatni raz w roku 2013 taka procedura i dotyczyła Szczawna Zdrój. Proszę Państwa, od 2014 roku, kiedy marszałek województwa to Cezary Przybylski, należy rozumieć, nie odbyła się żadna procedura przetargowa wobec, jak śmiem twierdzić, tysięcy, no przynajmniej paru setek, ale na pewno ponad 1000 zmian personalnych w spółkach województwa dolnośląskiego. To oczywiście też musi dowodzić, jak niekompetentnie te spółki są prowadzone, bo tylko konkurs umożliwia wyłonienie w oparciu o dosyć czytelne kryteria osób, które rzeczywiście Panie Dariuszu, reagować. Teraz czas już dobiegł końca naprawdę, ale to jest, to są, bo pan podsumowuje dalej rok 2023. Nie, no bardzo wyraźnie tak. Nie ma, pani redaktor, nie ma bardzo planów na przyszłość. To jest zadanie dla nowego zarządu i dla nowych województwa, aby nie wchodzić w te buty, aby przerwać tą absurdalną politykę karmienia swoich, którą realizował PiS w skali całego kraju, a na Dolnym Śląsku no, dość patologiczny układ BS PiS kontynuował właśnie w wymiarze dolnośląskim. Krótko rzecz ujmując, tych patologii, które są i które w gruncie rzeczy wynikają z takiej metody zarządzania przez pana marszałka Przybylskiego, a mianowicie dla członków zarządu fura i komura, tak, spowodowały, że nie ma w gruncie rzeczy dzisiaj jakiejkolwiek płaszczyzny, o której można by było powiedzieć, że ona została uporządkowana i że w nowy okres, czy w nową perspektywę po wyborach samorządowych będzie można w miarę bezproblemowo wejść i niewiele robić. Tych przestrzeni jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Tym akcentem zakończyliśmy ostatni, proszę Państwa, w tym roku program Studio Sejmik. Ja w imieniu gości tego programu, którzy byli tutaj z nami co najmniej raz na dwa tygodnie, życzę Państwu dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i tylko dobrych emocji w nowym 2024 roku. Myślę, że nasi dzisiejsi goście do tych życzeń się dołączą, a byli nimi Piotr Karwan, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. I Dariusz Stasiak, Koalicja Samorządowa. Miłego noworoczno-świątecznego okresu, albo odwrotnie, świąteczno-noworocznego. Do zobaczenia.